operacje są niezwykłe, jak leczowa przed pana aktorstwem. Natomiast chciałam nawiązać do dwóch takich scen w filmie Winie Małgorzaty Szumowskiej, które dla mnie jakieś takie szczególnie poruszające były. Czyli scena tańca z portretem papieża i druga scena złowieszcza, po prostu niezwykła dla mnie, czyli scena w kukurydzy. I właściwie dążę do banalnego pytania, bo chciałam się zapytać, które sceny, bo chyba bardziej dotyczy to ról filmowych, są dla pana większym wyzwaniem? Te, w których trzeba użyć słów, czy te, w których słowa nie występują? No więc ja w ogóle znaczy staram się w filmach zwłaszcza w ogóle eliminować dialog. Znaczy jak mi się udaje namówić reżysera i o ile jest to w ogóle możliwe, bo żebyśmy się nie pogubili w tym, o co w filmie chodzi i co chce bohater załatwić, powiedzieć, to staram się tych dialogów używać jak najmniej. Raz, że to jest trudna rzecz napisać naprawdę dobry dialog filmowy i nieczęsto to się udaje i często te dialogi są po prostu tylko po to, żeby nam wytłumaczyć do końca, o co w tej scenie chodzi i czego, co chce załatwić bohater. A dwa, że jednak uważam, że film i tak jak naprawdę, jak oglądam filmów wiele, które operują głównie obrazem i są tak wyinscenizowane, że właściwie nie trzeba za wiele dopowiadać, bo taką formułą dialogową w ogóle, takiego, gdzie dialog jest decydujący, jest w ogóle taka formuła telewizyjna, prawda? Gdzie trzeba bardzo szybko wyjaśnić pewne rzeczy, żebyśmy mogli się posuwać sytuacją z akcją do przodu. Natomiast w filmie generalnie, który chyba, że jest bardzo dużo akcji, no i że trzeba ją rzeczywiście posuwać, jeżeli mamy taką szansę, to wtedy mam wrażenie, że ten kontakt pomiędzy nami a tą akcją jest o wiele głębszy i intymniejszy i mocniejszy. I myślę, że tak jak pani tu akurat przywołała te dwie sceny z Wimie, no właśnie myślę, że ich siła polega na tym, że pozbawione dialogu stają się przede wszystkim głębsze i bardziej wieloznaczne. Jakby tworzy się taka przestrzeń, w której my nagle zaczynamy sobie coś trochę więcej wyobrażać, może nawet niż ten obraz niesie. Że przez to, że to nie jest dopowiedziane, to my snujemy na temat tego, co się tam tak naprawdę dzieje, różne przypuszczenia. I rzeczywiście te dwie sceny, one nie były proste, zwłaszcza chyba ta z papieżem. To jest strasznie, znaczy ja nie wiem, dla mnie to są najtrudniejsze sceny, kiedy gram sam ze sobą, czy też z rzeczywistością wokół mnie. Natomiast scena w kukurydzy, no to była w ogóle bardzo zabawna sytuacja, ale z zupełnie innych powodów, można powiedzieć, ponieważ to była taka scena, którą mieliśmy zaplanowaną, no w takim cyklu dziennym jest, powiedzmy, się kręci przez tam powiedzmy 5 godzin, potem jest godzina przerwa na obiad i potem kolejne 5 godzin. No i ta scena była zaplanowana w tych pierwszych 5 godzinach, ale nie udało nam się tego zrobić, no więc zdecydowaliśmy, że będzie obiad i potem wracamy. I to było takie pole, które było trochę oddalone od naszej bazy. No więc pojechaliśmy wszyscy na ten obiad, stoi podnośnik z kamerą, bo tam jest takie bardzo istotne ujęcie, które kończące te sekwencje, gdzie widzimy to pole wielkie kukurydzy i gdzie oni się tam nawzajem nawołują i szukają, a jeden jest tu, a drugi gdzieś tam, że zupełnie się w tym polu zagubi, w ogóle się nie znaleźć. No więc stoi podnośnik, grząski grunt, bo to jest jakiś brzeg lasu i tak dalej. No i pojechaliśmy na ten obiad, mija godzina z kawałkiem, wracamy. I
Przecież mamy taki mały szok, ponieważ okazuje się, że w tej godzinie, kiedy myśmy ten obiad jedli, oni zaczęli kosić to pole. I na szczęście kosili od strony tego lasu, tam gdzie stał ten podnośnik. I kiedy my przyjechaliśmy, to już było tak nie z 15-20 metrów wykoszonego pola. I kiedy ta kamera była tak wymyślona, że ona będzie tak patrzyła prawie że pionowo w dół, no to było już niemożliwe. Musieliśmy tak patrzeć tak trochę pod kątem, dlatego że tu mieliśmy po prostu jedno wielkie tylko ściernisko. No i... Zdziwiłam, co mówisz o tym ujęciu z góry. Myślę sobie, to ono chyba nie weszło do filmu jednak, bo nie pamiętam tego ujęcia. No właśnie, bo ono miało być takim właśnie prawie że prostopadłym z góry. A skończyło się takim po skosie, bo już nie dało się po prostu tego wszystkiego przemontować. No. Ustawić taki po prostu duży podnośnik, no, taki ciężarowy samochód na polu, żeby się nie zapadł w ten, no, więc jakby te sceny robiliśmy naprawdę bardzo szybko, musieliśmy ją zrobić.